Główny cel powyższych badań to sprawdzenie różnic w olejach niemieckiego i polskiego sprzedawcy oraz weryfikacja, czy olej po roku od zalania należy wymienić, jeśli stosunkowo został zrobiony mały przebieg w trasach na paliwie LPG, co w teorii powinno wystarczyć dla takiego oleju nawet do 15 tysięcy km w ciągu jednego roku. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Volkswagen Bora 2001-2003 VR5 170 koni mechanicznych z instalacją LPG i przebiegiem 250 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie porównanie dwóch olejów Liqui Moly, jeden zakup z rynku niemieckiego, drugi z rynku polskiego. Inicjatorem tego eksperymentu jest Patryk. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Tutaj Patryk dodaje humorystycznie: mój wiek to 30 lat, a samochodu 23. Patryk skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się trzy pozycje. Próbka numer 1 to olej świeży, zamówiony ze strony niemieckiej, prosto od Liqui Moly w opakowaniu jednolitrowym. Cena za 5 litrów to około 385 zł z przesyłką. Próbka numer 2 to również olej świeży, natomiast ten został kupiony u polskiego sprzedawcy w bańce 5-litrowej. Cena 277 zł, czyli różnica między zakupem w Polsce i w Niemczech wynosi 108 zł. Próbka numer 3 to olej przepracowany po przebiegu 8750 km. Olej ten pochodzi również od tego samego polskiego sprzedawcy, lecz kupiony rok wcześniej od próbki numer 2. Do samochodu zalany został olej Liqui Moly Scent Oil Energy w klasie lepkościowej 0W40. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej, nie było stosowanych żadnych dodatków. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Książka serwisowa zaleca do tego silnika używanie oleju w normie Volkswagena 502 oraz ACA A3. Przebieg przesłanego oleju to 8750 km, z czego 85% to jednorazowe odcinki po autostradzie po 700 km, przy czym na odcinku niemieckim niejednokrotnie z wysokimi prędkościami 160 do 200 km na godzinę, więc może to mieć wpływ na degradację oleju pomimo jego małego przebiegu. Podczas jazdy autostradowej 100 km do 130 km na godzinę prędkość obrotowa to około 3000 do 3500 obrotów na minutę i głównie w tym przedziale auto było jeżdżone w przeciągu ostatniego roku. Pozostałe 15% to miasto, natomiast paliwo to 95% jazda na LPG, 5% to jazda na benzynie, wymiana oleju po 12 miesiącach. Auto w tym roku nie zrobiło dużo kilometrów, ponieważ przez 5 miesięcy stało niejeżdżone, jedynie było odpalane raz na jakiś czas. Olej nie ma w sobie żadnych dodatków ani płukanki. Nie było robionej żadnej dolewki, ponieważ na 10 tysięcy km przebiegu zużycie oleju w tym silniku to maksymalnie pół litra, czyli połowa miarki na bagnecie. W ramach dodatkowych informacji Patryk napisał tak: samochód posiadam od 2019 roku, instalacja LPG założona w styczniu 2021 roku. Co ciekawe, pierwsza wymiana oleju w tym silniku została wykonana w kwietniu 2004 roku przy przebiegu 12420 km po 3 latach od wyprodukowania auta, co pokazuje, iż auto pokonywało bardzo małe przebiegi. Przy 210 tysiącach km został po raz pierwszy wymieniony łańcuch rozrządu, co poprawiło pracę silnika, oraz zostały sprawdzone panewki, które okazały się być dobre, więc nie były wymieniane. Samochód na oleju Liqui Moly pracuje bardzo cicho i bezproblemowo. Skrzynia automatyczna Tiptronic 5-biegowa, co w tym modelu bardzo rzadko się zdarza. Przeważnie Bora i bliźniaczy Golf 4 posiadają skrzynię manualną. W trakcie tej wymiany oleju została zrobiona płukanka silnika środkiem Arch Oil AR2820 Engine Flash. Następnie silnik został zalany olejem Shell Helix Ultra 5W40. Próbka oleju Liqui Moly przesłana do badań nie zawiera w sobie płukanki, ponieważ została ona pobrana jeszcze przed wlaniem płukanki. Płukankę silnika preferuje robić co trzecią wymianę oleju, dlatego w tym silniku ostatnim razem była robiona 3 wymiany oleju wstecz. W porównaniu do badanego oleju Liqui Moly Scent Oil Energy 0W40 spalanie odczuwalnie wzrosło, a praca silnika zrobiła się bardziej twarda. Wlany aktualnie olej Shell Helix Ultra 5W40 planuje wymienić po 3 do 5 tysiącach km.
w celu pozbycia się z silnika resztek płukanki, a docelowym olejem dla tego silnika będzie kupiony już olej Redline High Performance 5W40. Główny cel powyższych badań to sprawdzenie różnic w olejach niemieckiego i polskiego sprzedawcy oraz weryfikacja, czy olej po roku od zalania należy wymienić, jeśli stosunkowo został zrobiony mały przebieg w trasach na paliwie LPG, co w teorii powinno wystarczyć dla takiego oleju nawet do 15 000 km w ciągu jednego roku. Samochód od sierpnia 2020 roku jeździł wyłącznie na powyższym oleju, wymiany maksymalnie co 10 000 km lub 1 rok, lecz aktualnie ze względu na robienie głównie długich tras przechodzę na olej 5W40. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, olej z rynku niemieckiego, następnie olej świeży kupiony u polskiego sprzedawcy i na końcu próbka oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego próbka od niemieckiego sprzedawcy jest następująca: 83,8 w 40 stopniach Celsjusza oraz 14,6 w 100 stopniach Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 182. Bezpośrednio przechodzimy do pomiaru drugiej próbki oleju świeżego. Olej kupiony u polskiego sprzedawcy, zapraszam. Lepkość dla oleju świeżego próbka od polskiego sprzedawcy jest następująca: 84,7 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 14,4 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 178. Porównujemy te wyniki ze sobą. Różnice w lepkościach plus minus 1%, stan akceptowalny, nie ma żadnych niepokojących sygnałów. W drugiej kolejności porównujemy wynik z deklaracją producenta. Dla próbki z rynku polskiego otrzymujemy zgodność przeciętną, różnica na poziomie 5% dla niższej temperatury oraz 3% w 100 stopniach Celsjusza. Dla próbki z rynku niemieckiego jest podobnie, różnica na poziomie 4%. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego, zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 70,9 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 12,7 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 180. Otrzymujemy zatem ponad 16% zjazd lepkości w niższej temperaturze oraz ponad 12% w 100 stopniach Celsjusza. Biorąc pod uwagę charakter eksploatacji oraz zasilanie LPG, wyniki mogą stanowić pewnego rodzaju zaskoczenie. Z drugiej strony, jak uwzględnimy wiek samochodu, informacje o tym, kiedy instalacja LPG była zakładana, to zaskoczenia robi się mniej. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wynik z kategorii bez zastrzeżeń, ilość zanieczyszczeń stałych nieduża, ogólna jakość oleju, górna część skali. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma. Na początku widma dla próbek oleju świeżego.
Porównanie próbek oleju świeżego z rynku polskiego i niemieckiego dostarcza kilku ciekawych obserwacji. Po pierwsze, oleje wydają się być podobne, natomiast nietypowo intensywność pasma dla próbki z Polski jest mocniejsza, co skutkuje dość istotnym przesunięciem. Szczególnie widoczne jest to dla pasma w zakresie 1600 do 4000. Taki efekt obserwujemy, gdy w oleju pojawia się jakaś dyspersja, natomiast w tym przypadku nie widać, żeby olej był jakoś szczególnie mętny, żeby wymagał przesączenia itd. W kluczowym zakresie 600 do 1800 nie obserwujemy istotnych różnic na widmie różnicowym, co może stanowić potwierdzenie, że oleje są ze sobą zgodne, czytaj oryginalne. Dalej oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić poziom zmian w wyniku rzeczywistej eksploatacji. Jakie wnioski? Dość mocna degradacja dodatków, stopień sulfonowania oraz nitrooksydacji stan ostrzegawczy, oksydacja pod kontrolą, brak sygnałów o zanieczyszczeniu oleju paliwem, brak sygnałów o degradacji modyfikatorów lepkości. Podsumowując, otrzymano bardzo dobre wyniki w teście bibułowym oraz względnie dobre wyniki w teście spektralnym. Test lepkościowy sugeruje potrzebę wymiany oleju właśnie po takim przebiegu, nie większym. Sumaryczny wskaźnik jakości oleju przepracowanego wynosi 86%, co można zinterpretować w ten sposób, że wymiana zrobiona z delikatnym zapasem kilometrowym, w domyśle kilkutysięcznym. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna, komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona, do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!